Witajcie bardzo, bardzo serdecznie w mojej takiej krótkiej wstawce cotygodniowej. Jak zwykle, znaczy nie jak zwykle, staram się być dosyć często na spacerze, przynajmniej raz na tydzień, albo i częściej, gdzieś tam chodząc po naszych tutaj lasach podsądeckich. Jestem właśnie na trasie na Cyrle. To jest z tyłu z Rytro. Minąłem zamek, ruiny zamku, w sumie już nie ruiny, bo odbudowali. No i tak sobie łażę i... Nie, to nie jest tak, że przypadkiem zrobiłem, no robię nagranie, bo faktycznie no... ten aparat po coś wziąłem, żeby go nagrywać, żeby nim nagrywać właśnie. Jaki temat na dzisiaj? Słuchajcie... temat, który się bardzo często pojawia jako problem. Mianowicie... Nie odróżniajcie zaimków osobowych od dzierżawczych. I chciałbym to pokrótce wyjaśnić. W przykładach. Zaimek osobowy to jest ja, ty, on, ona, ono, nie? Ich, du, as, yes, via, as, i. I zaimki osobowe się pojawiają również w różnych przypadkach. Na przykład kocham ciebie. To ciebie to zaimek osobowy. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Na przykład zaimek dzierżawczy to będzie kocham twoją mamę. Twoją, twoja, to jest zaimek dzierżawczy. Ich liebe deine Mutter. Jedziemy do niego. Ja tak się rozglądam, przepraszam, ale cały czas słyszę trzask, jest taki wiatr. Nie wiem, czy słyszycie ten szum. To nie jest pociąg. Brzmi jak pociąg albo jakaś autostrada. Nie, po prostu to jest szum drzew, które tutaj z tyłu słyszycie. Jedziemy do niego. Do niego to jest osobowy zaimek. Wir fahren zu ihm. Wir fahren zu ihm. Natomiast jedziemy do jego ojca, to jest wir fahren zu seinem Vater. Sein to zaimek dzierżawczy. Zaimki dzierżawcze, mein, dein, sein, one się pojawiają tylko i wyłącznie przed rzeczownikami. One muszą określać rzeczownik, nie? Meine Mutter, moja mama, deine Mutter, twoja mama, seine, oma, jego babcia. Natomiast osobowe to jest ciebie, jego, nas. Widzimy was, nie? Czy tam dalej. Za chwilę przejdziemy do przykładów. No właśnie. Widzimy was. Widzimy was. To będzie wir sehen euch. Wir sehen euch. To jest osobowy. A dzierżawczy widzimy wasze dzieci. Wir sehen eure Kinder. Wir sehen eure Kinder. Eure to jest zaimek dzierżawczy. On stoi przed rzeczownikiem. Musi go określić. To nie jest tak, że zaimek osobowy i dzierżawczy są zamienne. Bo tak mam wrażenie, że niektórzy z was myślicie. Wynika to, może to z różnych powodów wynikać. Kwestia nauczyciela, kwestia wytłumaczenia tematu. Tutaj tylko wspomnę o takim czymś, że w podręcznikach zaimki dzierżawcze mein, dein, sein, wiecie, w tej formie tabelarycznej, jeżeli przedstawić komuś, jakimś uczniowi, uczniom się przedstawia w formie tabeli, w moim mniemaniu bardzo często robi się błąd, ponieważ czasami nie podaje się rzeczowników przy tych zaimkach dzierżawczych, rozumiecie? Macie w tabeli mein, dein, sein, ja, oja, unser. I wasze oko, wasz umysł przyzwyczaja się do tego, że zaimek dzierżawczy może stać sam, solo. A to jest niemożliwe, nie ma takiej opcji, rozumiecie? Mein, sein, ja zawsze stoi przed rzeczownikiem jakimś. Jej mama, ihre Mutter. Jego ojciec, sein Vater. Nasza klasa, unsere Klasse. Nie ma czegoś takiego, że unsere, seine, meine. No. Jest trochę, ale w języku potocznym. Na przykład do kogo należy ten samochód? Wem gehört das Auto? Wem gehört das Auto? I tu jest taka wyjątkowa sytuacja w języku potocznym. Mówi się das ist meins. Kropka. Das ist meins. Ale to eska wynika z rodzajnika das, który stoi przed auto. Ale nie chcę mieszać, ok? Kolejny przykład. Dzwonimy do niej. Wir rufen sie an.
Wir rufen sie an. Sie to zaimek osobowy. Dzwonimy do niej. Natomiast dzwonimy do jej rodziców. Wir rufen ihre Eltern an. Wir rufen ihre Eltern an. Jest ihre zaimek dzierżawczy. Jej kto co Eltern. Rozumiecie? Pokrótce, na tym polega różnica między dzierżawczymi a osobowymi. Oczywiście ja tutaj użyłem jeszcze przypadki, datywy, akusatywy, to chyba widzicie i słyszycie. Ale tak to mniej więcej wygląda, nie? Na przykład, jeszcze jeden przykład, no masło myślane. Rozmawiamy z nimi. My z nimi rozmawiamy. Wir sprechen mit ihnen. Ihnen to jest dativ od oni, nie? To jest osobowy. Rozmawiamy z nimi. A rozmawiamy z ich nauczycielami. Wir sprechen mit ihren Lehrern. Wir sprechen mit ihren... Tu się pojawia NK, bo chodzi o dativ liczby mnogiej. Pokrótce, tak to wygląda w opisie tego, będziecie mieć, w opisie tego macie możliwość jakby zweryfikowania tych zdań, bo mam je tutaj, to co widzicie, obok. Przy okazji zapraszam do moich live'ów, tak, zaproszenie na live'y w marcu z moją grupą średnio zaawansowaną w środy. Robimy, słuchajcie, co my robimy? Rajd po spójnikach. Biorę kilka czasowników i buduję z nimi zdania ze wszystkimi spójnikami w języku niemieckim. Rozumiecie? Taka zabawa, taki rajdzik. Spójniki, które wymuszają różną kolejność, różny szyk i tak dalej, nie? Także przy okazji zapraszam Was też na tego rodzaju zabawę live'ową. Oczywiście Quizlet, aplikacja Quizlet, jeżeli chcecie mieć do nich dostęp, to macie też w opisie link do lekcji darmowych, które mam na Quizlecie, ale też mam lekcje płatne. Oczywiście także bardziej obszerniej zajmuję się tematem i staram się też tam wyeksploatować jak najwięcej informacji. No i grupa na Facebooku, którą pewnie wiecie, że można do niej należeć. Dziękuję Wam bardzo i do kolejnego filmu. Trzymajcie się, hejka!